Dzień dobry, szczęść Boże. Zapraszam na kolejny, drugi wykład z patrologii. Na pierwszym wykładzie powiedzieliśmy sobie bardzo ogólnie o tym, kim są ojcowie Kościoła, dlaczego warto ich studiować i jakie dziedziny wiedzy powinniśmy zdobywać, rozwijać, żeby dobrze zrozumieć to, czego może nas nauczyć patrologia, czyli tego tworzenia się Kościoła w świecie w różnych uwarunkowaniach. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy na tym naszym spotkaniu patrystycznym, na drugim wykładzie zajęli się tym, co nazywamy judeochrześcijaństwem. Wszyscy bowiem doskonale wiemy, że chrześcijaństwo rodzi się w łonie religii żydowskiej. Nasz pan Jezus Chrystus, co do tego nie ma cienia wątpliwości, był praktykującym Żydem. Pochodził z religii, z religii żydowskiej, wychowywał się w żydowskiej rodzinie i w pełni zachowywał prawo mojżeszowe. Jeżeli patrzymy na Ewangelię i uważnie czytamy, przeglądając się sposobowi działania naszego pana Jezusa Chrystusa, wyraźnie widzimy, że czuje się on powołany przede wszystkim do członków własnego narodu. Czyli do członków wyznawców religii mojżeszowej. Bardzo rzadko wychodzi poza ziemię Izraela, bardzo rzadko kieruje się do ludzi spoza tej wspólnoty religijnej i narodowej, a jeżeli to czyni, to z dużymi oporami i w ukryciu. I w jednym miejscu bardzo wyraźnie mamy przekazane Jego słowa, że jestem posłany do owiec, które poginęły z domu Izraela. I to pierwsze doświadczenie Kościoła jest tak naprawdę doświadczeniem chrześcijaństwa w judaizmie. Znowu, świadectwo dziejów apostolskich bardzo wyraźnie. Y nas informuje o tym, że po śmierci i po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa nie dokonała się jakaś radykalna zmiana w życiu apostołów. W dziejach apostolskich czytamy, że chodzili nadal do świątyni, tam składali ofiary, tam uczestniczyli w modlitwach, świętowali również święta żydowskie, zachowywali całą tradycję mojżeszową. I napotykamy już w dziejach apostolskich pewien problem, z którym się będzie musiał zmierzyć Kościół, jak przeżywać Jedność chrześcijańską, jeżeli do wspólnoty wierzących, do wspólnoty Żydów dołączają ci, którzy pochodzą spoza judaizmu. To przekonanie, że dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa jest powszechne i nie dotyczy tylko i wyłącznie narodu wybranego, towarzyszyło chrześcijanom od samego początku. Jezus, który sam czuł się posłany przede wszystkim do owiec, które poginęły z domu Izraela, bardzo wyraźnie, również w czasie swojego ziemskiego życia i w czasie swojej ziemskiej działalności, chociaż była ona skierowana przede wszystkim do Żydów, do członków jego narodu, zapowiadał, że ma jeszcze owce, które nie są z tej owczarni i te będzie musiał przyprowadzić i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. I to się rzeczywiście wydarzyło dość szybko w czasach apostolskich do wspólnoty kościoła zaczęli dołączać nieżydzi. Jezus kontaktu z nieżydami, jak na praktykującego żyda przystało, unikał. I tak samo pierwotna wspólnota czuła, że jej głównym zadaniem jest przeżywanie swojej własnej religii, czyli religii mojżeszowej, tej wiary Żydów w sposób nowy, odnowiony przez Jezusa Chrystusa. Ale bardzo szybko do tej Wspólnoty zaczęli dołączać ludzie, którzy żyli poza Izraelem. Którzy nie byli Żydami, którzy coś tam może słyszeli o Mojżeszu, słyszeli o prorokach, znali tradycję żydowską, znali judaizm, ale nie byli jego częścią. I wtedy Kościół zaczął sobie stawiać pytanie, jak tych ludzi przyjmować do własnej wspólnoty. Jeżeli zajrzycie do Dziejów Apostolskich, to tam znajdujemy świadectwo tego pierwszego sporu, w jaki sposób włączać w jedną wspólnotę ludzi, którzy pochodzą z różnych doświadczeń religijnych. Jak włączać tych, którzy już czczą jedynego Boga, Jachwę, którzy mają takie jego wyobrażenie, taki jego obraz w sobie noszą, jaki przekazują święte pisma narodu wybranego, jak ich łączyć razem z tymi, którzy rekrutują się z pogaństwa, którzy są hellenami, którzy są grekami, czyli którzy należą do tych narodów, którym Bóg jeszcze nie objawił swojego imienia i czcili go jakoś szukając po omacku, jak mówi święty Paweł, albo czcili go nie znając, czyli ta intuicja bóstwa była gdzieś obecna w tych narodach, ale ona się nie wyraziła w doświadczeniu religijnym, i dość szybko w kościele pojawią się te dwie grupy. Czyli wspólnota Żydów, którzy przyjmują Jezusa jako Mesjasza, wierzą w zbawczą moc jego śmierci i zmartwychwstania i wspólnota pogan, która przejmuje tę samą wiarę, ale nie ma tej samej kultury, nie ma tej samej religii. I chrześcijaństwo będzie musiało na nowo przepracować pewne rzeczy, tak żeby te dwie wspólnoty stanowiły jedną. Jeżeli bowiem przyglądamy się judaizmowi, to wiemy, że ta religia nosi w sobie wiele bardzo konkretnych przykazań obwarowanych tym najwyższym autorytetem, że są to przykazania boskie, że Bóg to nakazuje albo Bóg tego zakazuje. A zatem jeżeli judaizm nosi w sobie tego rodzaju przykazania, to wszyscy ci, którzy do Chrystusa zbliżają się, którzy przez Chrystusa zbliżają się do Boga, Powinni, przynajmniej według hmm, Żydów przyjmujących chrześcijaństwo, przyjmujących Chrystusa, również przyjąć prawo mojżeszowe. I to był ten pierwszy spór, który rozpalał pierwotny kościół. Na ile obowiązuje w kościele prawo mojżeszowe? Na ile te przepisy, które do tej pory tworzyły życie religijne narodu wybranego, po Chrystusie pozostają w mocy. I mieliśmy tą silną wspólnotę, która bardzo często. Nazywana jest wspólnotą jakubową, bo Jakub jest tym z apostołów, tym z przywódców Kościoła, który jest wielkim orędownikiem wierności prawu mojżeszowemu. I mieliśmy te wspólnoty, które są wspólnotami nazywanymi Pawłowymi, które, bo Paweł jest uważany za orędownika praw czy wolności etnochrześcijan, czyli chrześcijan rekrutujących się z pogaństwa. Rodziło to duże napięcia. Bo jak na przykład wspólnie zasiąść do stołu, jeżeli Żydzi nie mogą jeść wieprzowiny, a chrześcijanie rekrutujący się z pogaństwa są przyzwyczajeni do tego? To jest ich codzienny pokarm albo to jest sposób, w jaki rzeczywiście karmią siebie i swoje rodziny. Zresztą nie chodzi tylko i wyłącznie o takie przekazania grube, te wielkie, jak nakaz obrzezania, jak zakaz jedzenia wieprzowiny, jak świętowanie szabatu czy jak innego rodzaju przekazania, które wszyscy zasadniczo znamy. Ale chodzi o te wszystkie szczegóły, żeby obmywać w takich, a nie innych kubkach, żeby nie gotować tego z tym. Prawo mojżeszowe zawiera ponad 600 przepisów, a zatem to jest prawo, które reguluje bardzo wiele sfery życia i zmusza ludzi do radykalnej zmiany swojego postępowania. Wpisując bardzo silną kulturę, która się wiąże z tą religią. I teraz, jeżeli ktoś ma przyjąć Chrystusa, według pierwszych chrześcijan, według Jakuba i według wielu pierwszych chrześcijan rekrutujących się z judaizmu, powinien również przyjąć tę kulturę. Na ile to jest uwarunkowane czysto teologicznie, na ile to wynikało z tego prostego przekonania, że rzeczywiście prawo Mojżesza przygotowuje konieczny grunt do tego, żeby przyjąć Chrystusa, a na ile to wynikało ze względów społecznych, to jest sprawa warta rozważenia. Wiemy bowiem doskonale, że takie odejście od religii przodków, odejście od zwyczajów ojców, będzie rozbijało jedność narodu. Dla każdego narodu, a zwłaszcza dla narodu żydowskiego, w tamtym czasie tym elementem jednoczącym i budującym tożsamość wspólnoty była religia. A zatem kto oddala się od religii, no równocześnie burzy jedność narodu. I w sytuacji tych ruchów narodowo-wyzwoleńczych, w sytuacji tych patriotów żydowskich, którzy bardzo walczyli o to, żeby Izrael mógł samostanowić o sobie, żeby był narodem silnym, zdolnym opierać się wrogom, czy politycznym, czy militarnym, dla tych ludzi judaizm i zachowywanie przepisów starszych. Przepisów przodków było sprawą patriotyzmu, było sprawą narodową, było w takim razie sprawą polityczną. A zatem te wspólnoty żydowskie, rekrutujące się z Żydów, które lekceważyły prawo, stanowiły zagrożenie dla bytu narodowego. To byli zdrajcy, po prostu. A zatem taka wierność tym przepisom, jakaś próba trwania w tej kulturze wypracowanej przez religię żydowską, Niekoniecznie wynikała tylko i wyłącznie z przekonania o teologicznej wartości prawa mojżeszowego, o tym, że Bóg cały czas chce, żeby chrześcijanie zachowywali przepisy prawa mojżeszowego, ale wynikała też z miłości braterskiej, żeby nie wprowadzać konfliktu, żeby nie wprowadzać napięć. I tak było w pierwszych latach po śmierci i po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Mamy świadectwo o tym napięciu i o tych sporach jeszcze w dziejach apostolskich, zwłaszcza w Antiochi. Gdzie początkowo mieliśmy bardzo silną wspólnotę rekrutującą się z pogaństwa, a zatem żyjącą w wolności od prawa Mojżeszowego. Wszyscy członkowie tej gminy żyli nie według przepisów prawa Mojżeszowego, ale zgodnie z tą kulturą, którą wynieśli z domów, którą żyli ich sąsiedzi, którą żyło całe miasto. Ale z czasem do tej wspólnoty zaczęli napływać mieszkańcy Jerozolimy. Piotr przyszedł, inni uczniowie, czyli ci, którzy byli dużo bardziej ze względu na to, że mieszkali w Jerozolimie i pochodzili z kraju Izraela, dużo bardziej zakorzenieni w judaizm. I dla nich to odejście od prawa mojżeszowego było czymś niewłaściwym. I w pewnym momencie we wspólnocie zrodziło się napięcie, zwłaszcza kiedy Piotr zmienił swoje postępowanie. Jak mówi święty Paweł, najpierw spokojnie sam przyjął wolność od prawa i będąc we wspólnocie, nie zachowywał przepisów prawa mojżeszowego, ale gdy napływało coraz więcej braci z Jerozolimy, kiedy to rodziło coraz większe napięcia, również Piotr odwrócił się. Jak mówi święty Paweł, od tej wspólnoty, która żyła według zwyczaju Pogan, i wrócił pod prawo Mojżeszowe i zaczął się stosować na nowo do przepisów prawa Mojżeszowego. I wtedy święty Paweł mówi: Upomniałem go, bo sobie na to zasłużył. Nie wiem, czy Piotr sobie na to zasłużył, natomiast wiem, że Piotr miał kawał trudnego zadania do wykonania, musiał bowiem utrzymać jedność we wspólnocie, która jest tak bardzo różna. Żeby sobie wyobrazić, na czym takie trudności mogły wtedy polegać, wystarczy odwołać się do tej sytuacji, którą dzisiaj przeżywamy, jak intensywnie się spieramy i czasami oskarżamy o odejście od Ewangelii czy o zdradę Chrystusa, biorąc pod uwagę sposób, w jaki się modlimy, czy przepisy liturgiczne, czy w taki, czy w inny sposób. Ktoś bierze Komunię Świętą na rękę, a inni uważają to za świętokradztwo. Ktoś inny bierze Komunię Świętą do ust, a inni uważają, to za jakiś zatwardziały konserwatyzm, który gwałci jego wolność w Chrystusie. A zatem te sprawy nie dla wszystkich są błahe. Te sprawy rodzą autentyczne i rzeczywiste napięcia. A zatem bardzo szybko Kościół był skonfrontowany z tym wymogiem, który nam Pan postawił: żebyśmy zachowali jedność w tej różnorodności, która zaczęła się tworzyć w Kościele, gdy chrześcijaństwo rozszerzało się w świecie. Póki wiarę w Jezusa Chrystusa przyjmowali tylko ci, którzy dzielą swoje doświadczenie religijne i kulturowe, nie było żadnego kłopotu. Ale gdy do wspólnoty Kościoła zaczęli przepływać ludzie z innych religii i ludzie z innych kultur, zaczęto sobie stawiać pytanie, co jest istotne, czyli co musimy wszyscy przyjąć, a co jest tylko i wyłącznie elementem naszej własnej tożsamości, a nie naszej tożsamości chrześcijańskiej, i to może być zachowywane, ale nie musi być zachowywane. I to jest ten spór, z którego Kościół będzie wychodził, mając świadomość tego, co należy do istoty. Bo do istoty należy to, co w każdym musi być przyjęte. Natomiast wszystko pozostałe, co raz może być takie, a raz może być takie, należy do pewnych cech, które nie są istotne, które są ważne, bo ludzka natura nie składa się tylko i wyłącznie z tego, co jest istotne. I żadna przestrzeń ludzkiej kultury nie składa się tylko z tego, co jest istotne, ale to rozróżnienie jest potrzebne również dla żywotności Ewangelii. Żebyśmy nie byli tymi, którzy narzucają kulturę, ale żebyśmy byli tymi, którzy głoszą Jezusa Chrystusa. I to, co jest siłą chrześcijaństwa. To właśnie ta wolność, którą mamy w Jezusie Chrystusie, to, że tych rzeczy naprawdę istotnych jest bardzo niewiele. Sposób, w jaki się ubieramy, nie jest już regulowany prawem Bożym, że sposób, w jaki strzyżemy włosy, nie jest już regulowany prawem Bożym, że Bóg nam zakazuje czy nakazuje. Że Bóg nam zakazuje robienia tatuaży, czy zakazuje nam przecinania włosów tutaj. Bóg narzuca pewną kulturę, która musi się szerzyć wraz z tą religią, która tak, a nie inaczej ogłasza światu prawo Boże. W chrześcijaństwie od początku było to głębokie przekonanie, że Jezus prawo Boże niesamowicie uprościł. Pamiętacie ten moment podczas ostatniej wieczerzy naszego pana Jezusa Chrystusa, gdy podsumowując całe swoje nauczanie, gdy podsumowując całą swoją aktywność, on mówi do swoich uczniów daję wam jedno przykazanie, abyście się tak miłowali, jak ja was umiłowałem. I tak naprawdę koniec końców, to jest jedno, jedyne Boże przykazanie, to jest jeden, jedyny nakaz, który dla chrześcijan jest absolutny. Mamy tak miłować siebie nawzajem, jak zostaliśmy umiłowani przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego chrześcijaństwo od tych pierwszych wieków nie będzie już dłużej przywiązane do pewnej kultury, do pewnych zwyczajów. Zawsze ma szacunek, ale jest w stanie przyjąć każdą kulturę i odnaleźć w każdej kulturze to, co dobre, sprawiedliwe i święte. I w ten sposób w pierwszych wiekach powstały różnego rodzaju tradycje chrześcijańskie chrześcijańskie. Czyli była ta tradycja, ten sposób przeżywania chrześcijaństwa który zakorzeniony jest, wypływa i cały czas podobny pozostaje do judaizmu, ale pomału zaczęła się tworzyć tradycja grecka, tradycja helleńska, ze zwyczajami greckimi. Będzie ona naśladowała tę kulturę, czy przyjmowała i realizowała w sposób chrześcijański we wspólnocie tę kulturę, która jest zastana. Będziemy mieli potem chrześcijaństwo rzymskie, chrześcijaństwo łacińskie. Ukształtuje się jeszcze chrześcijaństwo armeńskie, które będzie będzie odmienne. Chrześcijaństwo halce z chaldejskie, chrześcijaństwo koptyjskie, chrześcijaństwo syriackie czy syryjskie w różnych kulturach, w różnych językach, w różnych zwyczajach będzie się chrześcijaństwo realizowało. A zatem ten pierwszy okres dał kościołowi właśnie to poczucie jedności w różnorodności. Ta decyzja wyjścia czy zgoda na stworzenie innej tradycji niż judeochrześcijaństwo jest decyzją tworzącą kościół, który który nie będzie grupą czy społecznością narzucającą własną kulturę, ale będzie wspólnotą, która jest otwarta na inne kultury, która przekazuje w swej istocie rzecz zupełnie prostą, czyli obraz Boga. Doktrynę, która też nie dotyczy nie wiadomo ilu przestrzeni, przestrzeni, ale mówi o trójce i o synu, który staje się człowiekiem, umiera i z martwych zmartwychwstaje dla naszego zbawienia, i będzie nosiła w sobie ten imperatyw absolutny, żeby miłować. Tak, jak zostaliśmy umiłowani, żeby żyć. Tak jak widzieliśmy, że żył Bóg w ludzkim ciele, w ludzkiej naturze. Natomiast dzięki temu, że to jest tak niewiele, w tym doświadczeniu, z tą doktryną i z tym sposobem życia nie niszczy się zastanej kultury. Wprowadza się do kościoła tysiące rzeczy, które są nowe, które są zastane, które nie zawarte były do tej pory w kościele, ale Kościół je przyjmuje, bo. Bo nie ma obowiązku, żeby narzucać swoje w to miejsce. I to będą stroje, to będzie architektura, to będzie sposób modlitwy, to będą słowa modlitwy, to będzie muzyka, to będą również zwyczaje moralne, które, czy, czy, które będą różnie się kształtowały w różnych. W wspólnotach to będą zwyczaje budowania struktur kościelnych, czyli różnego rodzaju prawo kanoniczne, różnego rodzaju obowiązki, różnego rodzaju stany życia w kościele. A zatem z tego rozróżnienia na to, co istotne i na to, co nieistotne, tworzy się zdolność kościoła do zachowania jedności w różnorodności. Natomiast judeochrześcijaństwo, czyli ta forma chrześcijaństwa, która jest bardzo głęboko zakorzeniona w judaizmie, przetrwa dość długo. Przetrwa tak naprawdę do IV, do IV wieku. W IV wieku, na początku IV wieku te wspólnoty. Które zachowują prawo Mojżeszowe i żyją jeszcze według czy zgodnie ze zwyczajem żydowskim, ale równocześnie realizują wiarę w Jezusa Chrystusa i przyjmują Jezusa Chrystusa z tą doktryną, która dzięki niemu ukazuje się Kościołowi, te wspólnoty będą trwały mniej więcej do tego czasu, a później zanikną i Kościół zostanie zdominowany, tak jak to dzisiaj wygląda, przez wspólnoty ukształtowane w świecie pogańskim, czyli wśród Greków, wśród Rzymian, wśród Koptów w Egipcie, wśród Syryjczyków czy w innych tradycjach. Natomiast ta tradycja judeo-chrześcijańska, oczywiście, ona jest najbardziej pierwotna i najgłębiej zakorzeniona, bo to jest Pierwszy Kościół. Pierwszy Kościół to są Żydzi, którzy przyjmują Jezusa Chrystusa. I stąd ta wspólnota jest dla nas naszą matką. Ten Kościół, ten to Judeo chrześcijaństwo jest tym elementem, tym pierwszym okresem naszego życia, czyli to stanowi część naszego dziedzictwa i znowu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do tego wrócić. To nie jest tak, że którykolwiek okres z historii Kościoła był miniony przepadł i nie należy do niego wracać, i musimy się wstydliwie do tego tylko przyznawać, że taki moment mieliśmy. Nie, to jest rzecz, której Kościół doświadczał, w której Bóg dokonywał. Jego dzieła, i gdyby taki ktoś miał życzenie, to spokojnie można wrócić do zachowywania prawa mojżeszowego i realizowania wiary Jezusa Chrystusa, tak jak robili to apostołowie. Nawiasem mówiąc, jest jedna tradycja dzisiaj istniejąca, tradycja koptyjska. Która jest bardzo mocno zakorzeniona cały czas w judaizmie. Zresztą tradycja etiopska, która jest bardzo mocno zakorzeniona w judaizmie. Etiopczycy od samego początku gdzieś czuli jakąś głęboką zażyłość się z narodem wybranym. Tam była bardzo silna, bardzo duża diaspora żydowska, a tradycja kontaktów między Etiopią a Izraelem sięga króla Salomona, zatem to jest tysiąc lat przed Jezusem Chrystusem. Mamy tą królową Kandaki, gdzieś, która jest sytuowana. Gdzieś właśnie w Etiopii, która przyszła słuchać Salomona i tam różnego rodzaju opowieści, mity, które na pewno słyszeliście, że ona wróciła tam jako brzemienna kobieta, a zatem Salomon tam miał swojego syna, król tamtejszy był potomkiem króla żydowskiego. W każdym razie ten kraj, Etiopia, czuje się kulturowo bardzo mocno związany z Izraelem. Oczywiście mówimy o tej Etiopii chrześcijańskiej. I na przykład Etiopscy chrześcijanie do dzisiaj do Wykonują obrzezywania swoich chłopców, i tak samo nie jedzą wieprzowiny. Zachowują te główne przepisy prawa Mojżeszowego, które wyróżniają naród wybrany z pomiędzy innych narodów. Oni zachowując wiarę w Chrystusa, równocześnie zachowują te. Główne zręby judaizmu. Natomiast samo to doświadczenie judeo-chrześcijaństwa, które było w pierwszych wiekach, zniknęło wraz z odejściem coraz bardziej, oddalaniem się coraz bardziej tych dróg, którymi podążył, podążył judaizm po, na początku naszego, naszego, naszej ery i chrześcijaństwo. To były dwa oddzielne wybory, głównie związane właśnie z kulturą. Takim momentem, który chyba ilustruje to rozchodzenie się dróg, jest decyzja wspólnoty żydowskiej, żeby odrzucić z kanonu Ksiąg Świętych wszystkie te księgi, które nie powstały w języku hebrajskim. Czyli właśnie Żydzi postanowili Wrócić bardzo silnie do tej tożsamości narodowej, która bazuje na ich języku, na ich doświadczeniu religijnym. I w ten sposób to otwarcie na hellenizm, na świat grecki, zostało ukrócone i znajduje swój czytelny wyraz właśnie w tej decyzji, że w kanonie Ksiąg Świętych nie może być tekstów niehebrajskich. Nie mogą być zachowane w kanonie, czyli traktowane jako pismo natchnione przez Boga, jako pisma święte, jakiekolwiek teksty napisane w języku greckim. Chrześcijanie tego nie mogli zrobić, bo ich teksty święte, ich teksty kształtujące ich wiarę są wszystkie w języku greckim, ale również wiele wspólnot żydowskich miało już w swoim kanonie księgi napisane w języku greckim. Księgi Starego Testamentu, księgi machabejskie, fragmenty księgi Daniela, które powstały również w tym języku. I te księgi zostały odrzucone przez wspólnotę żydowską, ale to jest właśnie znak, że coraz trudniej, tym chrześcijanom, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, jest odnajdywać się we wspólnocie żydowskiej. To już przestaje być jedna z opcji, że można być Żydem wyznając faryzeizm, że można być Żydem będąc saduceuszem, że można być Żydem będąc esejczykiem że można być Żydem będąc nazirejczykiem, czy nazarejczykiem, czy chrześcijaninem. To już jest nie do zaakceptowania, i takie wzajemne odejście czy rozłączenie się tych dróg jest już widoczne właściwie w II, w III wieku. I to z kolei sprawiło, że to pilnowanie judaizmu również straciło ten swój aspekt społecznej miłości braterskiej do własnego narodu. Skoro nic to nie dawało, że ja zachowuję prawo mojżeszowe, bo jeżeli w, dzień, w pierwszy dzień po Szabacie. Przed wschodem słońca gromadzę się z moimi braćmi Żydami, żeby sprawować Eucharystię, bo wierzę wzbawczą śmierci, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to ta praktyka sprawiała, że już ten judaizm nie był uważany za judaizm. A zatem to rozejście się dróg chrześcijaństwa i judaizmu sprawiło, że ta tradycja judeo-chrześcijańska była coraz mniej przywiązana do swojego judaizmu, a z to siłą rzeczy wprowadzając coraz silniej w orbitę innej kultury, innej, innego sposobu przeżywania chrześcijaństwa, tego, który się ukształtował Wśród pogan. Natomiast przez te pierwsze wieki judeo jest kontekstem, w którym rozwija się Kościół. Jest to, to chrześcijaństwo bardzo mocno zakorzenione w judaizm, jest tym miejscem, w którym się realizuje doświadczenie chrześcijańskie. I tak naprawdę no nie ma chrześcijaństwa, które nie jest zakorzenione w judaizmie. Czyli właściwie każde chrześcijaństwo jest jakoś judeo-chrześcijaństwem, bo przecież nie ma kościoła, który by odrzucił księgi Starego Testamentu. Mamy takie ruchy gnostyckie chrześcijańskie, które są bardzo radykalnie nastawione przeciwko judaizmowi i one próbowały na przykład usunąć całkowicie Stary Testament. Z gnozą wiąże się to przekonanie, że ten ktoś, kto stworzył świat i ten ktoś, kto objawiał się w Starym Testamencie to nie jest ten sam ktoś, kogo nam głosi Jezus Chrystus. A zatem są te ruchy, które wiążą się z chrześcijaństwem, które wprowadzają radykalne zerwanie ciągłości między doświadczeniem żydowskim, a doświadczeniem chrześcijańskim. I te wspólnoty na pewno nie będą judeo-chrześcijańskie. One będą anty nawet judaistyczne. One odrzucą całkowicie Stary Testament i będą się bardzo mocno dystansować do tego wszystkiego, co działo się w świecie. dzięki Mojżeszowi, dzięki Prorokom Żydowskim i dzięki temu narodowi, który który rozpoznał swoje powołanie jako bycie narodem wybranym przez Boga. Natomiast to nie jest chrześcijańskie, to nie jest ortodoksyjne. Dla nas to jest herezja, dla nas to jest błąd, dla nas to jest coś Niezgodnego z Bożym Zamysłem. Ortodoksyjna wiara chrześcijańska wpisuje judeochrześcijaństwo w naszą historię, w nasze dziedzictwo. I wszyscy doskonale wiemy, że Kościół wyrasta ze Starego Testamentu, że jest zachowana ciągłość. Jest jeden Bóg, który zawiera jedno i drugie przemierze. Jest jeden Bóg, który mówił przez proroków. Jest jeden Duch, który teraz ożywia i uświęca wszystko i to on mówi przez proroków. A zatem mamy w Credo, naszym chrześcijańskim, ortodoksyjnym, to głębokie wyznanie wiary w ciągłość dzieła Bożego w judaizmie i później w kościele. A zatem te pierwsze wieki doświadczenia chrześcijańskiego, one były wszystkie Zakorzenione w judaizmie, ale nie wszystkie wspólnoty były stricte judeochrześcijańskie. Te wspólnoty, które są judeochrześcijańskie, tkwią dużo głębiej w, w doświadczeniu żydowskim. I o których wspólnotach mówimy? Te wspólnoty judeochrześcijańskie to są rzeczywiście wspólnoty, które zostały ukształtowane na bazie diaspory żydowskiej. Taki był sposób rozszerzania się Kościoła. Że ci Żydzi w, Izraela, w Izraelu, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, czyli apostołowie i pierwsi uczniowie, szerzyli swoją wiarę i rozbudowywali wspólnotę i szerzyli doświadczenie chrześcijańskie naturalnymi kanałami, czyli do swoich rodzin, skąd pochodzili, do swoich przyjaciół, w swoich diasporach. Do których się udawali, bo byli zmuszeni opuszczać swoje kraje albo na skutek przemocy, albo na skutek po prostu szukania kontaktów w świecie. Migracja do dzisiaj pozostaje czymś naturalnym. I w tych wspólnotach, do których dołączali, to byli ich rodacy, to byli ich współwyznawcy, to byli też ludzie mający to samo doświadczenie żydowskie, tylko że żyjący w Antiochii, żyjący w Efezie, żyjący w Aleksandrii, czy żyjący w Rzymie, czy na Półwyspie Arabskim. I ci ludzie przyjmując swoich braci z Jerozolimy, którzy mieli wiarę w śmierci zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, bardzo często sami zakładali wspólnotę chrześcijańską. I tak rodziły się pierwsze kościoły, i tym nośnikiem chrześcijaństwa były już zakorzenione w różnych terenach i miastach imperium naród żydowski. Paweł, kiedy rozpoczyna swoją działalność misyjną, udaje się przede wszystkim do synagog. I w synagogach naucza, jeżeli zobaczycie dzieje apostolskie, to taki, taki był sposób Jego działania przyjeżdża do jakiegoś miasta, jestem faryzeuszem, pozwólcie mi mówić. I w synagodze podczas spotkania swojej wspólnoty żydowskiej głosi wiarę w Jezusa Chrystusa. Część Żydów się godzi, przyjmuje Chrystusa, część go odrzuca i nie przyjmują tego sposobu interpretacji tego, co się wydarzyło w Jerozolimie i tego, kim jest Jezus z Nazaretu. No I ci, którzy y przyjęli, tworzą, Tworzą wspólnotę judeo-chrześcijan. A zatem te wspólnoty judeo-chrześcijańskie musiały istnieć wszędzie tam, gdzie docierało do gmin żydowskich, do Żydów żyjących w diasporze, orędzie chrześcijańskie i gdzie znajdowało swoje przyjęcie. zatem w, w, mamy świadectwo, że w Antiochii istnieje wspólnota judeo-chrześcijańska. Wiemy, że bardzo silne i długotrwające wspólnoty judeo-chrześcijańskie funkcjonowały tam, gdzie mówimy o kościołach janowych. Jan apostoł i Jan ewangelista jest tym, który troszczy się o tak zwane siedem kościołów apokalipsy, czyli to jest siedem kościołów usytuowanych na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej, w dzisiejszej Turcji. Silna wspólnota judeo-chrześcijańska musiała istnieć w Efezie, silna wspólnota judeo-chrześcijańska na pewno istniała w Rzymie i również silne wspólnoty judeo-chrześcijańskie funkcjonowały w Aleksandrii czy w Afryce Północnej. I i te wspólnoty miały swoje zwyczaje, na ile one były w kontaktach takich codziennych czy liturgicznych ze wspólnotą, która powstawała obok jako etnochrześcijańską. trudno jest nam to powiedzieć. Nie wiemy, jak te wspólnoty się zazębiały, jak te wspólnoty były tak naprawdę zorganizowane. Wiemy, że był jeden biskup zawsze, że był jeden zawsze szef wspólnoty, czyli po prostu jedna wspólnota, która jest w danym mieście jest judeo-chrześcijańska, a w innym mieście jest etnochrześcijańska. Tutaj natomiast, jeżeli te wspólnoty się poszerzają, to raczej nigdy nie było tak, żeby nagle się pojawiało dwóch biskupów, jeden z obrządku żydowskiego, czy jude judejskiego, a inny z obrządku, który powstaje gdzieś obok. W tym pierwotnym czasie jeszcze tak nie ma. Te wspólnoty są niepodzielone w taki sposób, jak dzisiaj to wygląda, że jak pojedziecie do jakiegoś miasta na blisko Wschodzie, to będziecie mieli biskupa haldejskiego, biskupa koptyjskiego, biskupa łacińskiego, biskupa greckiego i one nie będą pozostawali w większej czy mniejszej jedności. Jeżeli wszyscy będą katolicy, to każdy jest biskupem dla własnej wspólnoty, ale pozostają w pełnej jedności. Natomiast każdy się modli według własnego mszału, każdy zachowuje troszkę inne prawo kanoniczne i mają po prostu oddzielne wspólnoty, żyjące obok siebie w większej czy mniejszej jedności. W tamtym czasie aż tak liczne chrześcijaństwo nie było i tego problemu, nie znajdowaliśmy, natomiast mogły obok siebie istnieć wspólnoty pod jednym biskupem, że pojawił się prezbiter, który odprawia liturgię, czy jest szefem wspólnoty, która nie zachowuje chociażby prawa mojżeszowego i żyje w odrobinkę inny sposób. A zatem judeo-chrześcijaństwo odróżnia się od etno pewnym konceptem teologicznym, sposobem uprawiania teologii, kulturą zewnętrzną, czyli całym tym zachowywaniem prawa mojżeszowego, i przywiązaniem do tradycji żydowskiej. I to jest rzecz, która jest po prostu widoczna. Jeżeli chcecie lepiej poznać tą charakterystyczną cechę judeo-chrześcijaństwa, to polecam wam przede wszystkim książkę Jean Danielou. To jest teologia judo Tutaj kardynał podaje wam podstawowe informacje, czyli jakie źródła pozostały po tych wspólnotach judo -chrześcijańskich, po jakie teksty sięgnąć, ale także wprowadza w w specyficzne tematy zajmujące wspólnoty judeochrześcijańskie, a także w tą specyficzną kulturę, która się wiąże z przeżywaniem chrześcijaństwa jeszcze bardzo mocno na sposób żydowski. Cała teologia, którą znamy czyli ta teologia, która została wypracowana na wielkich synodach, czyli koncepcja Trójcy Świętej, osób natur, to wszystko będziemy odkrywać i poznawać na następnych wykładach. Ukształtowała się w języku greckim, a zatem we wspólnotach poza judeochrześcijaństwem. Judeochrześcijaństwo nosi w sobie jeszcze ten sposób przeżywania religii, który nie jest aż tak spekulatywny jak to mają w zwyczaju Grecy, czyli poganie. Tam jest dużo więcej obrazów. Dużo więcej porównań, dużo więcej tego stylu, który znamy z Apokalipsy Świętego Jana w Ewangelii. To jest ulubiony gatunek literacki tego okresu judaizmu to jest Apokalipsa. Tych Apokalips jest bardzo wiele. Jedna jest uznana za natchnioną, ta, która znajduje się w kanonie, ale tej literatury takiej apokaliptycznej, czyli przepełnionej mówieniem o teraźniejszości, w, w jakichś wizjach, które otrzymują autorzy czy mistycy i potem ją spisują w swoich tekstach. Ten sposób mówienia o teraźniejszości jest znakiem tego właśnie, że jesteśmy w judo -chrześcijaństwie. Zatem polecam wam tę pozycję, bo to ona rozwinie tę cechę charakterystyczną judaizmu. Jeżeli ktoś chciałby się lepiej zapoznać z tym, jak uprawiana teologia, jak mówiono Trójcy Święte, jakie były główne tematy ożywiające dyskusję judeo-chrześcijańską. Natomiast chciałbym tak tylko dać małą próbkę tego, jak jakie źródła nam zostały i jak wygląda judeo-chrześcijaństwo w praktyce. To jest Jeden tekst to jest tekst homilii paschalnej Melitona Sardes. To jest tekst, który zachował się z, z takiego codziennego nauczania biskupa. To jest obowiązek każdego biskupa nauczać. I powiedzieć homilię w czasie Paschy musi każdy biskup. Co, co roku. I mamy Chomilę, która się zachowała, właśnie sardes, którą wygłosił którejś paschy e, Meliton. I jeżeli ją czytamy, jeżeli analizujemy to, jak on mówi, jakimi słowami się posługuje, o czym mówi, jakie treści zamieścił w, w swoim nauczaniu, to nie mamy wątpliwości, że to jest judeo-chrześcijaństwo. Posłuchajcie, jak on <śmiech> opowiada. <śmiech> Głosi swojej wspólnocie orędzie ewangeliczne w nocy Paschanu. Mowa jest o Chrystusie, któremu chwała na wieki wieków. Amen. On bowiem, prowadzony jak baranek, jak owca złożony na ofiarę, wykupił nas ze służby tego świata, jak z niewoli egipskiej, i wyzwolił nas z niewoli szatana, jak z ręki faraona, i naznaczył nasze dusze pieczęcią własnego ducha, a członki ciał naszych krwią własną. On to okrył śmierć wstydem, a szatana wtrącił w żałobę, jak mojżesz faraona. On to uderzył niegodziwość, a niesprawiedliwość pozbawił potomstwa, jak Mojżesz Egipt. On to wyprowadził nas z niewoli na wolność, z ciemności na światło, ze śmierci do życia, z tyranii do wiecznego królowania i uczynił nas nowymi kapłanami i ludem wybranym wiecznym. Tutaj to silne nawiązanie do doświadczenia żydowskiego związanego z Paschą nie jest zaskakujące, bo zasadniczo każdy chrześcijanin wie, że Wielkanoc jest y, dziedziczką żydowskiej paschy, że Żydzi w tym czasie paschalnym wspominali to wyzwolenie z Egiptu, akurat te księgi, Pisma Świętego znamy dość dobrze. Historię Mojżesza, plag egipskich, uderzenie w faraona, a zatem nie trzeba być wychowanym w religii żydowskiej, żeby zrozumieć. To słowo, które Meliton Sardes nam przekazuje. Chociaż z drugiej strony jest tu kilka rzeczy, które są charakterystyczne dla wspólnoty żydowskiej. Jakieś przywiązanie też do szczegółów i do detali, do uczuć. Za tym jest coś więcej niż tylko wiadomość, że Żydzi byli w Egipcie, że ich Mojżesz wyzwolił i że tej nocy, które kiedy. Naród wybrany przeżywał Paschę. Chrystus również dokonał tego nowego wyzwolenia przez swoją krew. Tutaj widzimy to naznaczenie krwią, to są detale, które Żydzi przeżywali bardzo konkretnie. Dla nich te, to doświadczenie złożenia baranka. Naznaczenie drzwi krwią to nie jest tylko opowieść, to nie jest tylko księga, którą odczytujemy, żeby sobie przypomnieć, jak to kiedyś było, ale to jest doświadczenie konkretne. Ta pascha, w czasie której padają te słowa, jest obchodzona na sposób żydowski. A zatem jest też baranek, jest też złożenie baranka w ofierze, jest też krew, którą naznaczono drzwi. A zatem to zatrzymanie się przy tych obrazach ma swoje uzasadnienie właśnie w tym, że te obrazy nie są tylko słowami. To się dzieje, to jest obecne podczas celebracji. Ale kawałek dalej, kiedy Meliton Sardes mówi o Chrystusie, padają takie słowa. On to jest paschą naszego zbawienia. On to w wielu wiele wycierpiał. On to w Ablu był zabity, w Izaaku związany, w Jakubie ziemi obcej służący, w Józefie sprzedany, w Mojżeszu porzucony, w baranku złożony na ofiarę, w Dawidzie prześladowany, w prorokach zelżony. On to z dziewicy wziął ciało. On na krzyżu zawisł, on w ziemi został pogrzebany, on z martwych powstał, on na Wyżyny Niebieskie wstąpił. A zatem to nawiązanie już do całego szeregu postaci ze Starego Testamentu jest znakiem tego, że wspólnota siedzi w świętych tekstach biblijnych Starego Testamentu. Że oni znają historię Izaaka, Jakuba, Józefa, Mojżesza, Baranka Paschalnego. Wiedzą też, że Dawid nie tylko pisał psalmy i był królem, który i pasterzem, który najpierw pokonał Goliata, a potem królem w Jerozolimie. Ale wiedzą też, że jego przesiedlenie ze strony Saula, a zatem głęboko są zakorzenieni w dzieje narodu wybranego i to wszystko do nich przemawia, że o tym wszystkim stare teksty opowiadają, a my jako chrześcijanie teraz, Żydzi, którzy znają te historie, którzy karmą się tymi historiami, którzy są ukształtowani tymi historiami, że my tymi tekstami karmimy nasze poznanie Jezusa Chrystusa, że to On w wielu wiele wycierpiał, że to doświadczenie mocy Bożej zawsze gdzieś w doświadczeniu żydowskim, jak widzicie, tak mówił Meliton Sardes do swoich współwyznawców, związane było z cierpieniem, związane było z odrzuceniem mamy Abla, mamy Izaaka, mamy Józefa, mamy Mojżesza, mamy Dawida, który jest prześladowany. Inną rzeczą, która jest mocno związana właśnie z judaizmem, to jest tak to jest budowanie teologii obrazami. To są pewne. Jest bardzo ciekawy tekst, który Wam polecam, to jest pasterz Hermasa i on jest pełen właśnie różnego rodzaju wizji. wizji Chciałbym Wam przeczytać fragment, bo to jest ten sam styl, który znajdujemy u Jezusa Chrystusa. Może Jezus nie był, chociaż małe fragmenty apokaliptyczne, kiedy mówi o zburzeniu Jerozolimy i o końcu świata, to ten styl się zbliża do stylu apokaliptycznego. Ale zobaczcie, że w nauczaniu Jezusa Chrystusa, no chociażby o Królestwie Bożym, nie ma spekulacji, są obrazy, jest mówienie obrazami, wyobrażeniami i to przemawia. To jest pewien sposób, nie jest to tylko i wyłącznie, z naszego punktu widzenia poezja, opowieść, jakieś tam bajanie, ale to jest sposób przekazywania treści, to jest sposób nauczania. I to, i to bardzo ważne to nie jest jakiś tam dodatkowy dla wąskiej grupy miłośników poezji i, i metafor to jest metoda teologiczna. I chociażby to jest rozdział 10 linijka od wersetu 5. Wieże te na podstawie czworokątnej budowało sześciu młodzieńców, którzy z nią razem przyszli. Z nią to jest przewodniczka naszego Hermasa po tych wizjach, po tych obrazach, które mają ukazać prawdę o Bogu i o jego dziele. Tysiące innych mężów znosiło kamienie, jedni z głębiny wodnej, drudzy z lądu i podawali je sześciu młodzieńcom. Oni zaś brali je i budowali. Wszystkie kamienie wyciągnięte z głębiny kładli tak, jak były na budowę, gdyż pasowały doskonale i przylegały w spojeniach do pozostałych. I tak się wzajemnie łączyły ze sobą, że nie było nawet widać spojeń. Cała wieża wyglądała jak zbudowana z jednego głazu. Natomiast spośród kamieni znoszonych z lądu stałego, jeden młodzieńcy odrzucali, drugie kładli na budowę inne rozbijali i wyrzucali jak najdalej od wieży. Wiele innych jeszcze kamieni leżało dookoła tej wieży, a nie użyto ich do budowy, gdyż były wykruszone lub spękane lub obtłuczone. Niektóre zaś białe i okrągłe, nie pasujące do całości. A widziałem i takie kamienie, co odrzucone daleko od wieży, gdy znalazły się na drodze, nie zatrzymywały się na niej, lecz staczały dalej na bezdroża. Inne trafiały w ogień i płonęły. Inne znowu padały tuż przy wodzie i nie mogły stoczyć się do niej, chociaż stoczyć się chciały. Mamy obraz budowy. Jest w dalszej części tego tekstu oczywiście wyjaśnienie. Nie będę Wam go zdradzał. Zachęcam do tego, żebyście. Yy, sami sięgnęli po te teksty, ale zobaczcie, kiedy jest podobne właśnie do sposobu nauczania naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy mówi, że Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który chciał się rozliczyć ze swoimi sługami, gdy przyprowadzono do niego pierwszego yy, i tak dalej. I to też jest przypowiedź o Królestwie Bożym. Ta, ten obraz, który przed chwilą słyszeliście u Hermasa, o tej budowie z kamieni, które są gotowe albo niegotowe, jest... Yy, Nauczaniem o Kościele. Jest nauczaniem o tym, jak buduje się Królestwo Boże, które ma być jedną budowlą, czyli jest podkreślenie jedności ciała Chrystusowego, ale składa się, ale budowane jest zawsze z różnych kamieni. I to jest ważne, żeby te kamienie były z wody. I już czujemy, jak, w jaki sposób właśnie autor czy autorzy należący do tego judeo chrześcijaństwa pouczają, w jaki sposób przekazują doktrynę chrześcijańską, wprowadzają bardziej obrazowo, bardziej poetycką. A zatem to judeo chrześcijaństwo ma swoje tradycje, ma swoją teologię, ma swoje zwyczaje, ma swoją liturgię, ale jest jedna rzecz, która będzie najbardziej kłopotliwa dla kościoła że judo ma swój kalendarz. Żydzi bowiem mieli inny Kalendarz niż ten, który był z czasem rozpowszechniony w świecie, a który stworzyli Rzymianie. Tym kalendarzem rzymskim posługujemy się do dzisiaj, bo to jest jeden z lepszych kalendarzy i nie tylko się nim posługujemy dlatego, że jest dobra, dlatego, że Rzymianie swego czasu podbili świat i dali wszystkim swój kalendarz, co sprawiło, że co jest zyskiem, bo łatwo się możemy umówić na konkretną datę, jeżeli wszyscy na świecie mamy ten sam kalendarz. Wyobraźcie sobie, Sytuację, że nie znacie kalendarza rzymskiego. Ja wam powiem, że następny wykład będzie opublikowany, nie wiem, 17 kwietnia. I nie macie pojęcia, o czym ja mówię, co to za data, który to dzień, kiedy to będzie, jak to jest daleko od dzisiaj? Czy kwiecień to jest jeszcze w tym miesiącu, czy w następnym, czy za trzy, czy za cztery. My doskonale znamy kalendarz rzymski. Znamy układ miesięcy, wiemy, w jakim one porządku. Po sobie następują, wiemy jak się nazywają i wiemy, którego dnia każdy z tych, ile, ile, ile dni ma każdy z tych miesięcy, czyli potrafimy sobie łatwo odliczyć, obliczyć, o którym dniu. W roku mówi człowiek, który nam podaje datę według tego kalendarza, który znamy. Zatem ten kalendarz rzymski jest już w czasach pierwszych chrześcijan bardzo rozpowszechniony i on jest stosowany w administracji Cesarstwa Rzymskiego, i on jest stosowany również przez chrześcijan, którzy rekrutują się z pogaństwa. Natomiast Żydzi mają swój kalendarz. Posługują się oddzielnym kalendarzem, zwłaszcza w doświadczeniu religijnym. Oczywiście oni muszą też znać daty wyznaczane przez cesarstwo rzymskie, ale te daty wyznaczane przez cesarstwo rzymskie dotyczą, kiedy trzeba zapłacić podatek, kiedy do miasta przyjeżdża cesarz albo kiedy coś się dzieje, jeśli chodzi o sprawy administracji cesarskiej, o sprawy państwa. Natomiast w żadnym razie tym kalendarzem nie były wyznaczane daty świąt. Że kiedy jest pascha. To my wiemy na podstawie naszego kalendarza, i żadnego Rzymianina nie interesowało, kiedy jest ta Pascha Żydowska. Oni im powiedzą, że to jest teraz i tak dalej. Ale ponieważ y, kultura i świat Rzymian nie uczestniczy w wydarzeniu Paschy Żydowskiej, dlatego y, Żydzi przeżywali cały czas wyznaczanie daty najważniejszego święta we własnej wspólnocie, według kalendarza, który był im przekazany przez przodków. Czyli według swojego żydowskiego kalendarza, i jak wszyscy wiemy, Paschę świętowano 14 dnia miesiąca Nizan, czyli dokładnie wtedy, kiedy cała wspólnota żydowska świętuje Paschę, wtedy chrześcijanie świętują Wielkanoc. A zatem razem z Żydami świętowano Wielkanoc, bo dla wspólnoty judeo-chrześcijańskiej to jest święto żydowskie. I to przywiązanie do kalendarza żydowskiego stanowiło duży kłopot, bo było znakiem tego, że świętowanie jednego dnia, najważniejszego dnia w roku, nie może się dokonywać wspólnie. Oczywiście w tej pierwotnej wspólnocie chrześcijańskiej wszyscy świętowali według kalendarza żydowskiego, bo to Żydzi wyznaczali, apostołowie wyznaczali daty Wielkanocy, bo datą Wielkanocy była no, data Paschy Żydowskiej, to jest dokładnie dzień Paschy Żydowskiej, jest dniem, kiedy Kościół przeżywa Wielkanoc. Ale z czasem do wspólnoty <coughs> chrześcijańskiej dochodzi, przechodzili Rzymianie, Grecy, zostawali biskupami i rodzi się też inna tradycja w w celebracji według kalendarza rzymskiego. Jest kilka celebracji już wyznaczonych, które nie rodzą się w łonie judeochrześcijaństwa, ale rodzą się właśnie w łonie etnochrześcijaństwa, i ich daty wyznaczone są według kalendarza rzymskiego, tak chociażby jest z uroczystością Narodzenia Pańskiego. Czyli to nie jest data ustalona według kalendarza żydowskiego, tylko 25 grudnia, czyli według kalendarza rzymskiego, czy święto Epifanii. Te święta są świętami judeochrześcijan. I one dlatego są związane z kalendarzem rzymskim. Natomiast datę świętowania Wielkanocy cały czas podaje nam wspólnota żydowska, i kiedy Żydzi mają paschę, wtedy chrześcijanie. Mają Wielkanoc. Natomiast kiedy te drogi zaczęły się rozchodzić, kiedy ta jedność pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem już nie istniała, to takie wspólne świętowanie czy czekanie na to, kiedy. Mamy obchodzić Wielkanoc, żeby to oni nam powiedzieli, że to oni nam ogłaszają, że to jest nasze święto, bo oni wtedy mają paschę, to trochę podporządkowywało Wielki Kościół, wspólnotę, która już jest coraz bardziej rzymska, coraz bardziej grecka, jakiemuś narodowi żydowskiemu. I stąd tendencja do tego, żeby ustalić datę Wielkanocy według kalendarza rzymskiego. I ustalono propozycję, którą zgłoszono, Najlepiej stara się tłumaczyć ten, tę datę, która jest w kalendarzu żydowskim, bo miesiąc Nizan jest pierwszym miesiącem wiosennym, <laughs> według zasad funkcjonowania kalendarza żydowskiego, i czternasty dzień miesiąca Nizan to jest dzień pełni księżyca wiosennej. Natomiast, ponieważ równocześnie gdzieś na początku. IV wieku pojawia się bardzo usilne zabieganie o wpisanie w kalendarz rzymski niedzieli, co się uda za Konstantyna to również ten zwyczaj przeniesienia tygodnia do kalendarza rzymskiego, tygodnia zaczerpniętego z kalendarza żydowskiego, on znajduje swoją zachętę właśnie w związaniu Wielkanocy z Niedzielą. Czyli bardzo zależy etnochrześcijanom, żeby Wielkanoc przypadała zawsze w Niedzielę. Tak jak... Mamy 25 grudnia, który nie zawsze przypada w niedzielę, tak mamy 14 niedziel, który nie zawsze przypadał w szabat. Tydzień ma swój własny rytm, i dni miesięcy nie zawsze są tego samego dnia tygodnia. To są dwa oddzielne cykle. Które się na siebie nakładają i nie są zawsze z sobą zgodne. Natomiast zależało bardzo kościołowi rekrutującemu się z etnopogaństwa, który chciał wprowadzić też zwyczaj świętowania Dnia Pańskiego każdej niedzieli, żeby ta główna pascha, ten główny dzień pański, najważniejszy w roku dzień zmartwychwstania Chrystusa, czyli pascha, przypadał zawsze w niedzielę. I tak właśnie wyznaczono daty Wielkanocy, że Wielkanoc kościół obchodzi w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Czyli kiedy nastąpi przesilenie wiosenne, obserwujemy fazy księżyca, jak jest pełnia, to pierwsza niedziela po tej pełni to jest nasza data Wielkanocy. No i w kalendarzu to nie jest ten sam dzień, który jest wyznaczony przez kalendarz żydowski. To nie jest 14 dzień miesiąca Nizan. A zatem pojawia się pytanie, czy możemy przy tych dwóch datach nadal świętować jeden dzień? Nie możemy. Bo te wspólnoty, które trzymają się tradycji żydowskiej i chcą świętować razem z Żydami Wielkanoc w Dzień Żydowskiej Paschy, świętują tego dnia, na który wskażą rabini żydowscy. Natomiast ci, którzy chcą świętować Wielkanoc w niedzielę po wiosennej pełni księżyca, według kalendarza rzymskiego, mają świętować tego dnia, który wskażą astronomii z Aleksandrii, czy uczeni Cesarstwa Rzymskiego, czyli ci, którzy proponują kalendarz całemu światu rzymskiemu. I to nie jest ten sam dzień. I zaczyna się problem, bo raz. No jest jakieś pęknięcie we wspólnocie. No jak my jeszcze mamy Wielki Post, my pościmy, a wy już świętujecie Wielkanoc, albo odwrotnie, no my już zaczynamy świętować, a wy jeszcze pościcie. Już chcemy wykrzyknąć Alleluja i głosić Światu Zmartwychwstałego, a wy jeszcze cały czas przeżywacie post, umartwienie i dalec jesteście do dnia Wielkiej Nocy. A zatem była ta niezgodność, która nie pozwalała Kościołowi zamanifestować tej jedności. I to Wyczuwano i ta próba już ustalenia jednego dnia, żeby Wielkanoc była świętowana jednego dnia, była podejmowana od samego początku. Takim pierwszym znakiem sporu, który pojawia się w kościele od daty Wielkanocy, to jest synod w Rzymie, który odbył się w roku 154 za biskupa Aniceta. Wtedy przedyskutowano tę kwestię, bo była ku temu okazja. Przyjechał do Rzymu Polikarp ze Smyrny. Z tej Smyrny, która należy do tych kościołów janowych, czyli Polikarp, wielki męczennik kościoła starożytnego, jest też judeochrześcijaninem. To jest ten, który świętuje według tradycji apostołów, który trzyma się tradycji starszych i w Rzymie próbowano go przekonać, że może warto jednak nie świętować razem z Żydami w Dzień ich Paschy tylko według kalendarza rzymskiego. I wiemy, że do porozumienia nie doszło, każdy pozostał przy swojej wersji, przy swoim sposobie wyznaczania daty Wielkanocy. Później, pod koniec II wieku, biskup Rzymu Wiktor podjął sporo wysiłków, które zmierzały do tego, żeby wspólnoty chrześcijańskie zaprzestały świętowania Paschy według kalendarza żydowskiego. Już uważano ich za heretyków, uważano, że robią błąd, że należy, Porzucić tą wierność judaizmowi w tym dniu, kiedy oni mają paschę, my mamy Wielkanoc, i żeby przejść trochę bardziej właśnie w tą własną tożsamość. Teraz my już jesteśmy Rzymianami, jesteśmy wyznawcami tego samego Boga, tych samych proroków, tej samej tradycji, ale już nie w tym świecie żydowskim. I w latach 186-197 podjął sporo, wysłał sporo listów, Działań synodów i narad, żeby doprowadzić do ujednolicenia świętowania daty Wielkanocy, natomiast się nie udało znowu. I na, na, z drugiego wieku, z końca drugiego wieku i właściwie z całego potem III wieku mamy zachowane informacje, bo same teksty nie przetrwały, że ożywiony był Epistolarny i poprzez publikacje małych dzieł czy książeczek wiemy, że kilku autorów popełniło dzieło o Wielkanocy. Klemens aleksandryjski Meliton Sardes. Czyli ten temat był mocno dyskutowany i mocno poruszany. Nie wiemy do końca. Jakie były ich treści, bo żaden z tych tekstów się nie zachował. Natomiast przypuszczamy, że właśnie chodzi o te dwie kwestie, czyli przede wszystkim o to, na ile powinniśmy być dalej wierni i dać ten zewnętrzny wyraz jedności z judaizmem, czyli świętować Wielkanoc tego dnia. Kiedy Żydzi świętują swoją paschę, a na, i na ile musimy związać dzień świętowania zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa z, yy, z niedzielą, czyli z Dniem Pańskim. I te, te, te lata sporów, te lata dyskusji cały czas wiążą się z brakiem jakiejś jednej decyzji, że po obu stronach są bardzo silne argumenty. No po stronie żydowskiej przede wszystkim argumentem jest to, że to jest tradycja apostolska. Tak świętują apostołowie. Tak świętuje Jezus. Jezus nie obchodził Wielkanocy. Gdyby Jezus dzisiaj przyszedł na świat, gdyby dzisiaj był pomiędzy nami, to on by teraz, dzisiaj świętował Wielkanoc, a nie za trzy czy cztery dni, a, albo nie tydzień wcześniej, razem z Rzymianami. A zatem ta, to zakorzenienie kościoła we wspólnotę żydowską, która trwa, która cały czas jest w świecie i w samo doświadczenie paschy żydowskiej, no jest silnym argumentem, że nie zrywamy ciągłości z naszymi ojcami. Nie zrywamy ciągłości ze wspólnotą apostołów. Natomiast po drugiej stronie są jednak te argumenty, które poluzowują to przywiązanie do tradycji i nakłaniają wspólnotę kościoła do innego rodzaju wierności, bardziej duchowej niż takiej zewnętrznej, zachowującej przepisy. I to są właśnie te argumenty. Czyli pierwsza rzecz no to jest powszechność kościoła. A powszechność kościoła wiąże się z bardzo prostym faktem, że kalendarz żydowski nie jest powszechny. A zatem wyznaczenie daty Wielkanocy i funkcjonowanie według tego kalendarza nie jest możliwe, jeżeli chcemy zachować powszechność naszej wspólnoty. A druga rzecz to jest właśnie to wprowadzanie niedzieli w ten świat, który nie znał tygodnia. Czyli ze względu właśnie na to, że należy równocześnie przenieść na kalendarz żydowski to, co, z czym Żydzi byli doskonale obeznani, czyli z zachowywaniem szabatu, czyli z cyklem siedmiodniowym, i ten cykl należało przetransponować teraz na kalendarz rzymski, dlatego to podkreślanie roli dnia po szabacie, czyli niedzieli, było niesamowicie ważne. I stąd ten argument, żeby ukazać, że niedzielą. Jest stanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dla Żydów nie. Dla Żydów szabat miał swój własny rytm i nie był związany z Paschą. Natomiast dla chrześcijan Pascha i Niedziela są ze sobą bardzo mocno związane teologicznie, bo my właśnie dlatego tak, a nie inaczej świętujemy Niedzielę, że naszym szabatem jest śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I koniec końców, wspólnota chrześcijańska przyjmuje to rozwiązanie, ale to się dzieje dopiero za Konstantyna. Trzeba było nawrócenia cesarza i zaangażowania władzy państwowej również w administrację kościelną, żeby kościół podjął decyzję i wykonał ten krok zerwania z tradycją ojców i uznania, że ci, którzy świętują Wielkanoc według kalendarza żydowskiego razem z Żydami. Anatemasit, nie należą do wspólnot. I to się dokonuje na początku IV wieku, na początku ery konstantyńskiej. Wiemy, że to się wiąże z tym wydarzeniem, z tym doświadczeniem kościoła, którym zajmiemy się jeszcze później wielokrotnie, a które nazywamy przełomem konstantyńskim. To na początku IV wieku chrześcijaństwo po raz pierwszy zostaje zalegalizowane. Do tej pory chrześcijaństwo funkcjonowało jako grupa nieformalna, niezalegalizowana, czyli nielegalna, co niejednokrotnie ściągało na nią prześladowania, kiedy były obawy, że chrześcijanie mogą zagrażać interesom państwa, ale to nie było zawsze. O prześladowaniach też jeszcze będziemy sobie mówić. Natomiast wraz z Konstantynem przychodzi ten moment, w którym chrześcijaństwo jest zalegalizowane. A jeżeli jest zalegalizowane, to znaczy, że podpada pod przepisy państwowe. I jednym z przepisów państwowych, Rzym miał swojego urzędnika zajmującego się sprawami religii, miał ministra do spraw religii, był Pontifex Maximus, czyli najwyższy kapłan, który był urzędnikiem rzymskim. Więc jednym z wymogów formalnych było podanie jednego dnia głównego święta, w którym dana wspólnota religijna no albo składa ofiarę swojemu Bogu za pomyślność cesarza i całego imperium, albo modli się. I taką datę, takiej daty oczekiwano od wspólnoty chrześcijan. No i to z kolei sprawiło, że zachowanie tej podwójnej tradycji i jedności wspólnoty wobec Cesarstwa Rzymskiego, było już niewykonalne. I za Konstantyna to się rzeczywiście udało, i Sobór Nicejski już jest znakiem tego, to jest 325 rok, że udało się że doprowadzić do tego, żeby na synodzie w Nicei zostało zaakceptowane przez cały kościół i ten synod jest wielkim autorytetem dla wszystkich innych, Wspólnot, że jest jedna data Wielkanocy. Synod w Nicei w roku 325 roku zapisał tak: Ogłaszamy wam dobrą nowinę o jedności, jaka zapadła co do świętej Paschy. Na wasze prośby ustalono jeden odpowiedni czas. Przeto wszyscy bracia ze wschodu, którzy niegdyś świętowali Wielkanoc z Żydami, będą ją obchodzić od tego czasu z Rzymianami i z tymi wszystkimi, którzy od dawnych czasów obchodzili Wielkanoc w tym samym czasie co my. A zatem do 325 roku trwa to głębokie powiązanie świętowania Wielkanocy, a zatem tej nocy, której się rodzi kościół z religią żydowską. Równocześnie w każdym Mieście, gdy Żydzi świętowali Paschę, chrześcijanie świętowali Wielkanoc. Żydzi gromadzą się u siebie w domach i świętują Paschę na sposób żydowski, chrześcijanie gromadzą się w domach Kościoła i świętują Paschę na sposób chrześcijański. I ten zewnętrzny znak. Jednej daty i jednego dnia świętowania tej samej nocy, nawet jeżeli z inną treścią, on społecznie był niesamowicie ważny dla utrzymania związku, na utrzymania jedności między doświadczeniem, między światem Żydów i światem chrześcijan. Natomiast od tego momentu, kiedy chrześcijanie już nie świętują razem z Żydami, czyli mają swój kalendarz, raz to wypada tego samego dnia, raz to nie wypada tego samego dnia. Świętujemy paschę w innym czasie, czyli to rozejście się i to oddzielenie jest dużo bardziej radykalne. I tak naprawdę to jest chyba moment tego ustania, świętowania Wielkanocy razem z Żydami, moment już takiego kresu tego judeochrześcijaństwa. To zakorzenienie bardzo silne w. W judaizm ustaje. Te wspólnoty, które jeszcze zachowują zwyczaje i prawo mojżeszowe, od tego momentu, kiedy już nie świętują Paschy razem z Żydami, no to jak świętować dwie Paschy? Świętować razem z Żydami, a potem swoją własną chrześcijańską? Więc jeżeli nie ma już Paschy w życiu judeo-chrześcijan, tej Paschy żydowskiej, bo ten dzień nie jest już uczczony, to tak naprawdę to już nie jest judaizm. To już jest to chrześcijaństwo, które jest oczyszczone Czyszczone, czy całkowicie pozbawione tego zakorzenienia w żywe i konkretne doświadczenie żydowskie. Tak się wydarzyło. Wiem, że w chwili obecnej cały czas są. Wspólnoty, one nie nawiązują jedności z wielkim kościołem, z kościołem katolickim, ale są wspólnoty Żydów, którzy są w pełni Żydami, ale przyjmują Jezus jako Mesjasza. Wspólnoty mesjanistyczne, poczytajcie, poszukajcie, w internecie mają całkiem sporo materiałów. Osobiście nie znam tych wspólnot, natomiast jestem bardzo ciekaw właśnie tej żywotności chrześcijaństwa, że można być w pełni Żydem, i przyjąć Jezusa Chrystusa. Doświadczenie kościoła w IV wieku doprowadziło do zaniku tych wspólnot, ale to nie znaczy, że te wspólnoty są gdzieś poza kościołem, czy tego rodzaju sposób przeżywania chrześcijaństwa jest niechrześcijański. Judeo-chrześcijaństwo stanowi jak najbardziej część naszego dziedzictwa. Dobrze, tutaj zakończę na tym miejscu, ten, w tym momencie ten drugi wykład patrystyczny o judeo chrześcijaństwie. Zapraszam Was do wysłuchiwania kolejnych wykładów, do poznawania historii Kościoła, świata ojców, tak żeby coraz lepiej się orientować, czym jest chrześcijaństwo i jak je realizować tu i teraz w naszych czasach i w tych miejscach, gdzie żyjemy. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.